Siema, siema, witam serdecznie, zapraszam na kolejny materiał. Jeszcze może ten materiał poświęcimy tutaj... Kurde, widzicie? Nie będę mógł tutaj użyć many. Poświęcimy jeszcze tutaj zadaniom pobocznym. Trochę powalczymy. Może w następnym odcinku zajmiemy się tym, czym trzeba. ...94 sztuki, ja cię sunę. Nawet nie jestem w stanie tego puścić. Tego też nie. Zmniejszenie liczby punktów życia o 15%. O, proszę. Fajnie. Dobra, bijmy tutaj kogokolwiek. Tak raczej wygramy bez problemu. Muszę 10 milionów złota uzbierać. To tak już poza programem. Może sobie jakąś umiejętność aktywujemy, która nam pozwoli na szybsze zdobywanie many. No, zobaczymy. Chociaż kłóca to wtedy chyba jest krytyk, czy mi się wydaje. O, runa mocy, ale pięknie. Jak już zdobędę 10 milionów złota, to kupimy sobie trochę run. Bo tutaj chyba coś jeszcze chodziło, czy mi się wydaje. Tutaj jeszcze coś do zebrania. Aha, tego już nie da się zebrać. Tak patrzę, czy coś przeoczyłem tutaj. Aha, tutaj jeszcze jest chyba zadanko jakieś, o. Tak przy okazji sobie to zrobimy. Długa seria z tej gry wyszła, no niestety. To ty, młody Olafie, musisz mi wybaczyć. Pamięć już nie ta. Przyszedłeś uzupełnić zapas eliksirów. O kurcze pieczone, jajo zielonego smoka. Bardzo, bardzo fajnie. Dobra, 10 smoków. Babciu, mam na imię... Boże, przepraszam. Babciu, mam dla ciebie suknię, która od razu ci odmłodzi. Dobra robota, dawaj ją czym prędzej. Oddajesz sukienkę wiedźmie, a ta znika za drzwiami, kilka minut później wraca odmłodzona, albo tak ci się z początku wydaje. Suknia pasuje do wszystkiego, ale nie spodziewałam się czegoś więcej. Jest cała czarna, a ja chciałam jasno szarą ze srebrnymi akcentami. Nic nie mówiłaś o kolorze w tej sukni, wyglądasz wprost czarująco. Skoro ci się jednak nie podoba, to... Co ty tak ciągle suknia to, suknia tamto, a niech mnie. Moja żabcia wyskoczyła do piwnicy, ojejku. Jej, co z nią teraz będzie? Tam są węże, zaległy się na wiosnę i rozmnażają się tak szybko, że boję się tam zejść. Strach pomyśleć, że zrobią z moją biedną żabcią, kiedy ją zobaczą. Co zrobią z moją biedną żabcią, kiedy ją zobaczą? Z deszczu podrynne, babciu, wszystko będzie dobrze. Zapasz sobie rumianku, a ja zajdę do piwnicy i ocalę żabę. Dobra, damy radę. Bez problemu. Armagedon. Muszę zobaczyć, czy rzeczywiście te punkty życia są ściągane. Ten łowca to tak napierdziela, że ja cię sunę. Kilka zadań jeszcze nam zostało, musimy je zrobić. Znaczy musimy, nie musimy, ale
chcę je zrobić, chcę ją pokazać. O, po zbyciu się węży z piwnicy Rudej Hestry próbujesz znaleźć żabę wróżbity, choć jej szanse przetrwania wśród wszystkich tych gadów były rzecz jasna nikłe, lecz ku twojemu wielkiemu zdziwieniu i uciesze słyszysz głośny skrzek stworzonka, które wypełzło spod półki, gdzie kryło się cały czas. Skacze prosto w twoje ręce. Chowając je bezpiecznie w kieszeni, kierujesz się do wyjścia z piwnicy. Pupil czarnoksiężnika. Zwróć żabę magowi Johnowi. Ryftia. Dobra. Ryftia. Czy co, idziemy do Ryftii teraz w takim razie. Tutaj żeśmy chyba wszystko już zrobili. Znaczy wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje. Patrzę, czy jeszcze tutaj ktoś nie chodzi. Nie ma tutaj, była tutaj wejście. Tak, wejście do piwnicy. A tutaj jeszcze coś jest. O, proszę. A to zadanie jest właśnie. I jak, Olafie, masz wieści o mojej żabie? Oto twoja ukochana żaba, Johanie. Och, moja Gizella, nic ci nie jest. Mark bierze żabę i obsypuje ją pocałunkami. Dziękuję, Olafie, że zwróciłeś mi moje maleństwo. Gizella też jest ci bardzo wdzięczna. Gizello, powiedz Olafowi dziękuję. Skrek? To jeszcze możemy dać wujkowi Olafowi. Damy mu nagrodę, tak? Skrek? Proszę bardzo, Gizella mówi, że powinniśmy dać ci porządną nagrodę. Podziękuj jej ode mnie. Potrzebuję czegoś jeszcze? Niczego nie potrzebuję. Nawet nie wiem, co otrzymałem. Pupil czarnoksiężnika, monety, doświadczenie, skrzydlaty hełm i zwój dar kamieni. Dwa dobrony, to mamy 3 dobrony. 100 dowodzenia, to mamy 400 do dowodzenia, więc... bardzo, bardzo słabo. Dobra, to zadanie mamy zrobione. Ej, czekajcie, mam tu jeszcze coś od nas chce. Johanie, jak się miała twoja żaba? Tak, ale chciałem z tobą porozmawiać. Widzisz, ja zakochałem się w Rudej Hestrze. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale skropiłem moją żabę Gizelę napojem miłosnym i zabrałem ją do domu Hestry. Liczyłem, że ulegnie zaklęciu, gdy jej dotknie. A potem wróciłem po Gizelę i byśmy... porozmawiali, ale coś poszło nie tak. Może napój był za słaby, a może Hestra ma jakiś amulet. Musiałem więc wysłać po żabę ciebie. Czekaj, czemu mi to mówisz? Zdecydowałem przestać uwijać bawełnę. Napisałem do Hestry list i chciałem cię prosić, żebyś go dostarczył, tylko poczekaj na jej odpowiedź. Dobrze, zaniosę twój list. Dobra. Spóźniona miłość, kolejne zadanie. Matko. Dał się tą wyspę opuszczać. A tu proszamy kolejne zadanie. Poczekać. Aha, przejdziemy, dobra. Mam dla ciebie list od Johna, a niech go. Znowu chce ode mnie wyciągnąć ogródek. Wycyganić ogródek. Myślałem, że załatwimy to bez udziału prawników. No nic, zobaczymy, co tam pisze. Wiedźma zakłada okulary i uważnie czyta list. Już wolałbym, żeby chodziło o ziemię. Mam niby poślubić tego starego piernika. Nie lubisz wróżbity Johana? Ech, synku, to uroczy staruszek, ale sknęra z niego jak z kupca winnego. Siedzi cały czas w ciasnym pokoiku, zawsze w tych samych łachach. Zrozum, jestem kobietą i potrzebuję miłości, podarunków, wycieczek, uwagi. Obawiam się, że do siebie nie pasujemy. Przekażę mu tę wiadomość. Matko i córko. Dobra, zróbmy to zadanie. Będzie drugie zadanie już. Jedno zadanie wykonujemy, pojawia się kolejne. Zniosłem twój list Hestrze. Wiedziała, że jesteś czarującym starszym panem, ale w jej opinii trochę skąpym. Ale jak ona mogła pomyśleć, że jej nie cenię? Ha, i skąpy. Co, Olafie? Weź ten pierścień i zanieś go Hestrze. Max zdejmuje z szyi łańcuch, na którym zawieszony jest pierścień z olbrzymim brylantem. Należał do mojej matki i chcę, by teraz miała go Hestra. Niech zobaczy, jak bardzo ją kocham. Powiedz jej też, że dla mnie jest najpiękniejszą ze wszystkich kobiet. Właśnie, proszę, zanieś jej to jak najszybciej. Matko i córko.
Czy generalnie powiem wam tak, że w niektórych chyba odsłonach King's Bounty było tak, że jak posunęliśmy jakieś zadania do przodu, to był dostępny nowy asortyment u sklepikarza. Estro właśnie wracam od Johna. Prosiłbym, dał ci ten pierścionek w dowód jego uczuć do ciebie. To rodzinna pamiątka, wygląda na to, że on naprawdę cię kocha. A to cwajak, rodowy pierścionek uroczy. Chyba się myliłam, co domaga. No dobrze, powiedz mu, że za niego wyjdę. Bogom niech będą dzięki, udam się do niego niezwłocznie. Gratuluję i życzę wam wielu pomyślnych, spędzonych lat. Chyba wszystko wyszło na dobre. Matko, będziemy tak biegać w tej z powrotem. Zaraz zobaczymy w dzienniku, co jeszcze mamy do roboty. Zamów tort weselny, Johanie. Dałem Hestrze pierścień od ciebie, była nim zachwycona. Zgodziła się wyjść za ciebie. Niech bogowie cię błogosławią, młody Olafie. To w rzeczy samej dobre wieści i to jakie. Muszę natychmiast udać się do niej, by móc usłyszeć te słowa osobiście. Dziękuję ci, Olafie. Mało kto postąpiłby tak bezinteresownie lub tak chętnie pomógł staruszkom. Za twą pomoc i cierpliwość oraz za to, że ani razu nie poprosiłeś o nagrodę, weź to, zasłużyłeś. Mak daje ci artefakt oraz ciężką sakiewkę złota. Dobra, super, cieszę się bardzo. Monety, doświadczenie, miecz równowagi. Całkiem fajny miecz. Miecz ciemności, miecz równowagi, miecz światła. No. Dobra. Co tam jeszcze mamy? Czarny rynek. Dostać zapieczętowaną skrzynię szmuglerowi George'emu z Easteringu. Dobra, robimy to. Eastering. Steering. Chyba wiem, o którego chodzi nawet. Chyba w karczmie on tu siedzi. Jak się nie mylę. Tak, tutaj dokładnie. Słuchaj, Grygory, mógłbym skorzystać z twojej kryjówki? Nie to. Grygory, mam dla ciebie paczkę od krwawego Bena. Co? Nareszcie już się zastanawiałem martwić. Raczej zaczynałem martwić o krwawego, kropka. Staruszek nie odzywa się od lat. Podejdź no i pokaż, co tam masz. Proszę weź, daj mu zapieczętowaną skrzynię. I co, tyle? O! Pupil czarnoksiężnika, spóźniona miłość, czarny rynek. Prawdziwy pirat. Znajdź przepaskę na oko dla garga. Kurde, nie wiem gdzie to znaleźć, przyznam szczerze. Tego też nie wiem, co z tym zrobić. I z tropem białego ptaka. Wschodnia wyspa wolności. A, fałszywy nekromanta, to wiem gdzie jest. Zróbmy może cięcie. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem, że mamy wszystkie mapy odkryte. Zapomniałem o bognistych mokradłach. Także, kurczę, no... Jeszcze pewnie kolejne dwa odcinki będą się poświęcić, żeby... Ja cię pierdzią, to... Masakra. Pamiętam, że chyba wojowniczą księżniczkę żeśmy ukończyli 30 odcinkami tylko. Punkty życia minus 40. Ale on ma 2 punkty życia, tak? A, 2 na 10. A lepiej chyba jednak użyć tego. Będziemy na razie bić tego. Straszny 1900, ja cię pierdziu. Spora armia. Doświadczenie nam wpadnie. Teraz pójdziemy powalczyć z nekromantą jeszcze. Będzie czwarte zadanie. Zrobione w tym odcinku. Się fajnie, kurczę, poustawiali tutaj. Czekajcie, ma 48 punktów życia. Zobaczmy, jak bym to dał. ...49, no! No to jest różnica i to spora.
pora, ludzie, spoko. Wiecie co, nie będziemy tak robić. Wykona kontratak. No nie, no cholera, trochę nie bardzo. Tutaj też nie mogę tego, kurczę, zapodać. Muszę się cofnąć. No niestety myślałem, że tutaj uda mi się użyć tego ataku. Dobra, muszę sobie tutaj przyzwać golema, bo... Ja cię pierdzielę. Zabił mi, kurde, tego jednego. Ja cię pierdziu. Ale szczaw. Straszny pech. Bierze 20 mana, to bierze 25, 35 nawet. Strasznie się olbrzymia ta armia, cholera. 400. Traciłem szmaragdowego smoka. Trudno się mówi, dobra, gramy dalej. Tutaj sporo jest tego. Trochę słabsi. Sporo się tutaj pojawiło tych oddziałów. Trzeba trochę poczyścić mapę. Teraz pójdziemy na tego nekromanty jeszcze. Trzeba butrindy. Ale na szczęście tutaj nie ma łuczników, to możemy użyć jadu. Tam chmury, trucizny. Tutaj myślę, że to będzie dobry pomysł atakować. Ale fantastyczna gra, naprawdę. Przecież ten tytuł ma chyba ponad 10 lat. Znaczy, ta chyba wersja, może nie, przesadziłem, ale graficznie wygląda mega. Za bardzo nie ma kogo atakować. No myślę, że 500 widlastych chłopów nie zabije mi smoka. Ciężko, to będzie 70 poziom bić, wam powiem. To raczej mało prawdopodobne. Tutaj mamy jeszcze te... Ostateczek tu jest, czekajcie, sobie popłynę, pozbieram to złoto. A
czy złoto. Nie wiem, czy to złoto jest, ale skrzynie są. 4800. 4300. No mamy już 8 milionów. Jeszcze 2 potrzebuję. Nie wiem, czy mi się uda tyle zdobyć. Mamy tu jakichś łuczników. Strzelec jest. Weźmy może te rybki, zaatakujmy tutaj. Straszny pan powiem, znaczy gdybym grał na wyższym poziomie trudności, to miałbym chyba problem z zakupem żołnierzy, wojska, bo de facto tych jednorożców już nie mogę kupować. Łowców nam zostało dosłownie chyba tam 50 do zakupu. Smoków żadnych nie mogę kupić. Nie mogę żadnych kupić armii praktycznie ludzi, znaczy paladynów, tak? Słabo strasznie to wszystko wygląda. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Wiecie co, może zrobimy to tak. Ja sobie go pociągnę do siebie. Dzięki mu ładnie. 28. 31, krytyk. Dobra, doświadczenie wpada i złoto. Super, idziemy teraz na tego nekromantę. Tylko sobie może statek przestawię, żeby się nie zgubił. Tu mamy jeszcze jednego przeciwnika do pokonania. Tu jeszcze na wyspie jest paru. Serane. Pięknie, runa. Coś fantastycznego. Dobra, idźmy tutaj zrobić to zadanie. Tutaj elf nam zlecał. Lin Erland nam zlecał to zadanie. Dobra, zapisałem sobie grę. Leżę. Dort. Czekajcie, kogo by tu zaatakować? Trzeba łuczniku, powiem wam, że chyba będę musiał tutaj sobie puścić owce. Dobra. Sto dziewiętnaście. Ciekawe, czy jest jakaś umiejętność, która, znaczy czar, który daje nam możliwość resetu umiejętności danego bohatera, znaczy wojownika, oddziału. O.
Wiecie, co mam na myśli. Wiecie co, ja tutaj chyba podlecę i podlecimy tu. Ale czekajcie, bo 4000 mnie zaatakuje. Cholera. Czekajcie, dobra, tutaj dam tego. Oślepienie. Nie wiem, czy cholera to dobry pomysł. Shit. Spróbujmy może to tak zrobić, ja wiem. No nie, smoka mi zabili. Gdzie to jest? Może zaczekam z tą zdolnością. O, Mater Deo, co goś zrobił? Przyzwał kolejnych? Weźmy tego. Nie wiem, czy kurczę podlatywać, czy nie podlatywać. Minus 40 punktów życia. Czy to oślepienie dalej działa? Nie działa oślepienie już. A, mi cię zaatakował jednak. Walka nieziemska. Och, no, zadałeś nam niezłego łupnia. Au, teraz plecy będą mnie boleć przez tydzień. Mów, kim jesteś i czym
ci zawiniłem, mam na imię Olaf, kim jesteś, spodziewałem się znaleźć tu nieumarłych i nekromantę. Dalej mów, co tu się dzieje. O czym ty mówisz, chłopcze? Nie jesteśmy nieumarłymi, tylko zwykłymi, pracującymi ludźmi. Nazywają mnie Dort, a jeśli chodzi o to, co tu się dzieje, cóż robimy, co możemy, żeby wiązać koniec z końcem. Pytam, w jaki inny sposób szary człowiek miałby przeżyć na tym okrutnym świecie. Trochę oszustwa tu, trochę kradzieży tam. Pytaliśmy się wszelkich sposobów, teraz wpadł mi w ręce destylator Bimbru. Prawdziwa okazja, mówię ci. Dlaczego przebieracie się za nieumarłych? Elfi strażnicy przyprowadzili mnie tutaj, myśleli, że to siedziba nekromanty. Cóż, przyznaję, życie nie zawsze jest dla nas łatwe. To ryzykowny teren, rozumiesz? Takich jak my w Arlanii jest na pęczki. Jeśli dowiedzieliby się, że mamy to urządzenie, sami zechcieliby położyć na nim łapska. Ale jeśli ludzie będą myśleć, że jesteśmy martwiakami, nikt nie będzie na tyle głupi, żeby przyjść tu z własnej woli. Oczywiście ty się nie liczysz. Słuchaj, mówiłeś, że przysyłacie elf, tak? To zapewne znaczy, że czekają na zewnątrz, obserwując wejście. Czy mógłby się wyświadczyć nam wielką przysługę i trzymać ich z daleka od tego miejsca? W końcu jesteśmy krewniakami, że tak powiem, jedną wielką rodziną i tak dalej. To dobrze, to będzie nasz mały sekret, dobrze? A co powiem elfom? Cóż, powiedz im, że zabiłeś nekromantę, pewnie nie będą chcieli sprawdzać i nasza kryjówka pozostanie tajemnicą, a za twój trud nagrodzę cię złotem, a ja dorzucę ci cały antałek piwa naszego ulubionego gatunku. Przekonałeś mnie, pomogę ci, dopilnuję tego, żebyś dotrzymał słowa. Dobra, fałszywy nekromanta. Czy my tu możemy coś kupić? Jaki, co to, kurde, dobre to. Kurde, szkoda, że gość tutaj nie ma tych. No nic, szkoda. Promień światła. Czy się do ataku przeciwko nieumarłym? O kurde. Ej, dobre to jest, cholera. Ale 50 tysięcy to kosztuje aż. Dobra, kupimy to. Jeszcze mnie stać. Do ataku wszystkie udziały wieczorem i w nocy. A jest jeszcze jakaś inna pora dnia? Dobra, nieważne. Udało się pokonać nekromantę wikingu z taką armią do dyspozycji, nie miałeś chyba żadnych problemów. Nie było to trudne, chociaż w jaskini było wielu nieumarłych, zostali zniszczeni, te kreatury już nikogo nie skrzywdzą. Świetna wiadomość, wikingu, dzięki ci za twoją dobrą, raczej za twoją nagrodę. Co ja gadam? Dziękuję ci, to twoja nagroda, zgodnie z obietnicą. Pora na nas, musimy obejść jeszcze połowę lasu. Interesy z tobą to czysta przyjemność, matko i córko, żebym się zakręcił. No, mamy 4 zadania wykonane. Zapytaj profesora Drotara, dlaczego górnicy chorują. Dobra, bierzmy to zadanie. Powiem wam, że arcymag Rezo to nie chce w ogóle z nami rozmawiać i de facto... Chyba, że nam zlecił zadanie jakieś i ten, dlatego nie chce z nami rozmawiać. Chyba tak jest. Dobra. Jesteśmy w kopalni Craystone, moi drodzy. Tutaj mamy jeszcze trochę przeciwników do ubicia. To może powalczymy ze 2-3 walki. Posprzątamy tutaj trochę. Zaraz pójdziemy tam jeszcze to zadanie zrobić. Słuchajcie, kogo by tu zaatakować? 84, 66. Może lepiej będzie, jak sobie zamienimy tego typa w owieczkę. Aha, nie da się. A to jest jeszcze cholera ten. Czekajcie, może inaczej to zrobimy. Weźmy.
atak. Chociaż z drugiej strony to wolałbym... Aj, tutaj mogłem atakować przecież smokiem. Dwie te jednostki przecież, nie? Pieprzyłem. No podejdzie chyba tutaj, a nie, na szczęście. Nie podszedł. Że trochę tych oddziałów zostało do ubicia nam. Że całe bagna zostały. Kurde, pieczone. Katastrofa. Aj, czekajcie, co ja zrobiłem. Kurde. O, na szczęście. Na szczęście nie zaatakowali szmaragdowego smoka. O kurde, jakie obrażenia. To twarde dziadostwo. Holy crap. Na szczęście krytyk, ja cię pierdziu. Bym zaraz stracił tutaj. Gdzie tutaj mnie nie było? Nie, tu byłem. Tu chyba byłem, tak. Tam nie ma nic, ale tutaj żeśmy jeszcze nie byli, widzicie? Nie cała mapa jest odkryta. Dziesięciu sześciu. Mi zabili. Ale wiem, gdzie możemy kupować łowców. Możemy kupić w Arlanii. Możemy kupować łowców. Więc teraz już nie ma problemu z tym. Jak stracę trochę łowców. Bo na wyspie Marlasenia, czy Melsania. De facto możemy chyba tam kupić tylko 30 czy 40 tych łowców. Że zapasy się kończą. Niestety. Myślę, że mnie nie zabije chyba, nie? Smoka. Tutaj nie jest z tym problem. Trzy runy mocy. Ja cię pierdziu, widzicie? Ale nagroda. A tutaj de facto już mamy wszystko na trzecim poziomie. Aha, tutaj jeszcze mamy 10, tu 722. Słuchajcie, bo tu jeszcze coś do zebrania. Yeah.
Gutringę. Kurde, gościa ma tutaj tych łuczników. 800. O panie. O mater deo. Jaka gość ma tutaj armię? Chociaż szklety będą dla nas walczyć. Możemy od razu tam podejść. Super, atakujcie szklety, atakujcie. Dobra, lećmy tutaj. Myślę, że to nie... Cyk. Kurde, nie mogę się ruszyć. Cześć. Dobra. Stop, stój, bo nie mam many. A tych artefaktów mi się tu nazbierało, ja ci pierdziu. Czy wiesz, każdy przeciwnik przybliża nas do wyższego poziomu, a to nam troszeczkę ułatwi sprawę, jak będziemy walczyć na ostatnim, z ostatnim bossem, nie? Tych dwóch atakujemy w dystansie. Ale krytyk na mnie się, niestety, szkoda. Przesrane trochę. O nie! Tych mogę poświęcić. Tych mogę poświęcić. Kupimy sobie coś innego. Może kupimy tych elfów. W sensie łuczników zwykłych. Czy działa chmura, czy nie? Dobra, 18, aż straciłem. No mówię, po pewnym czasie będę musiał chyba wyrzucić drużyny. Powiem wam, że tu nie byłem. To strasznie dużo działu łazi. Kurde, ale walk. Obniżamy życie.
Mam nadzieję, że smoka mi nie zabije kontratakując. O, shit, 200 obrażeń. Oj, kurde, ale narobiłem. Smoka mi zabił. Ale narobiłem. Szmaragdowy smok mi zginął. Dobra, co my tu mamy? Dowodzenie. Kolejne dowodzenie. Dobra, chcą mnie atakować, to niech mają. Elf krytykami atakują. Wiecie, co, chyba wycofam tego i wezmę sobie elfa. Zwykłego łucznika, dlatego że mamy ten artefakt, który daje nam obrażenia. No, tak zrobimy. To jeszcze trochę tracimy tych jednorożców. Gdzie to dobra, ja sobie wytnę tą walkę. Miecz, znaczy młot opanowany. Powiem wam, że kilka prób miałem, bo smoki mi padały. Bardzo słabi. No, czego uciekasz? Też mamy dwóch przeciwników do pokonania. Kurde, 2300 uczników. No niestety będę musiał tu podlecieć, żeby tego zabić. No kurde, bela. Ale narobiłem. Przecież, która... Aha, później ten będzie miał atak, dobra. Tutaj sobie tego uśpimy. Gdzie to jest? Ja cię pierdzę. Gdzie to uśpienie jest? Sporo szkieletów. Ajajajajajajaj. 400. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Kurde, 700 obrażeń, ja cię pierdzią. Hm.
Dobra. Kupię sobie elfy. Zaraz. Łuczników sobie kupimy. Także ostatnia tutaj walka. Problem z tego, że później sobie nie wziąłem cholera many. Łucznicy będą napierdzielać z daleka. Dobra, zaatakuję go. Dobra, idę kupić łuczników nowych. I wracamy do kopalni. Jednak nie kopalnie, a wyspa Grotlandii. Witaminy dla górników, tu mamy tego profesora. Wróciłeś, Olafie, jakie wieści przynosisz? Dratorze, przyniosłem papier i atrament, tak jak sobie życzyłeś. Nadzwyczajnie, Olafie, prawie już skończyłem opracowywać mechaniczne pióro zdolne do pisania bez atramentu, ale w ostatniej chwili sobie przypomniałem, że wciąż nie mam papieru. Krasnolud, przyjmuję od ciebie stertę papieru i atrament. Proszę, przyjmij swoją nagrodę. Dziękuję ci, młodzieńcze. Dzięki twoim staraniom będę mógł nareszcie dokończyć moją książkę. 5 sztuk run mocy. Świetna sprawa. No i mamy papiery dla profesora. De facto wykonaliśmy raz, dwa, trzy, pięć zadań. Jak tam praca nad książką? Dobrze, twoja pomoc okazała się bardzo cenna, bo dzięki temu moja książka jest już ukończona. Wpadłem też na świetny pomysł. Chciałbym, żeby jak najwięcej krasnoludów przeczytało moje dzieło. W tym celu musiałbym jednak wykonać mnóstwo kopii. Niestety nie mam dość pomocników, żeby ręcznie przypisać książkę. Wynalazłem więc maszynę, która ich zastąpi. Jesteś wynalazcą? Och, dziękuję. Schlebiasz mi, no cóż, może jestem wynalazcą, ale nie jestem inżynierem. Nie założę sam tego, jak to nazwać, mechanizm. Zobacz, naszkicowałem wstępny projekt maszyny, a teraz przydałoby się, żeby ktoś obeznany z tematem zerknął na niego i powiedział, czy to w ogóle wykonalne. Znam takiego entuzjastę inżynierii, daj mi rysunki maszyny kopiującej. Maszyny kopiującej, tak. Samokupującej, przepraszam. Zaniosę mu projekty i spróbuję nakłonić go, żeby je zrealizował. Naprawdę bardzo mi pomogłeś, przyjacielu, ale może jak to powiedzieć, chciałbyś porozmawiać o czymś innym. Uczony doktorze, przychodzę do ciebie po radę. To pokrzepiające, że młodzi są wciąż zainteresowani mądrością starców. Z czym do mnie przychodzisz, młody wikingu? Opowiedz mu o chorobie, na którą cierpią górnicy. Rozumiem, Olafie. Daj mi trochę czasu, muszę zajrzeć do ksiąg. Księgi medyczne trochę się uzbierało. Proszę bardzo, osłabienie, krwawiące wiązła, apatia, wszystkie objawy się zgadzają. To szkorbut. A czym można go leczyć? Leczenie jest proste, nawet przyjemne. Pacjenci powinni po prostu jeść więcej zieleniny, owoców i warzyw. Powinni dostarczać organizmowi jak najwięcej substancji odżywczych. Świetnie, powtórzę to Gutorowi. Dobra, czekajcie, bo ten Gutor chyba tutaj był, tak? Czy mi się wydaje? O, proszę. Kolejne zadanko się tu pojawiło. Rodziłem się profesora Drotara w kwestii tej dziwnej choroby. Przestudiowałem swoje księgi. Odkryłem, że górnicy cierpią na szkorbut.
Szkorbut doskonale teraz wiemy, co im konkretnie dolega, jak się ów szkorbut kuruje. W bardzo prosty sposób krasnoludy muszą jeść owoce cytrusowe, jarzyny, kapustę, paprykę, jarmuż, tyle i ile będą w stanie. Na moją brodę, przecież my krasnoludy w życiu czegoś takiego nie jedliśmy, no ale skoro ma nam to pomóc, zresztą co by to nie było, to i tak się sprzeda. Ważne, że by uzmysłowić klientowi, że mu to potrzebne. Reklama to zaiste wielka sztuka, tylko skąd my weźmiemy jarzyny? Nikt ich tutaj nie hoduje, a do tego nie jesteśmy w zbyt dobrych układach z wikingami. Olafie, ty przecież jesteś wikingiem. Porównaj ze swoimi. Może ktoś się zgodzi dostarczyć nam trochę owoców i warzyw, co? Znam jedną starszą panią, która praktycznie mieszka w ogródku. Porównaj z nią. Oczywiście spytam. Powiedz mrukowej ojrze o zapasie zdrowej zieleniny. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Kończymy ten materiał. Już tutaj tych zadań nie dokończymy. Wykonaliśmy w zasadzie tylko 5 tych zadań. Więc i tak całkiem nieźle. Jeszcze sporo przed nami, dlatego że zorientowałem się, że bagniste mokradła nie są jeszcze zbadane. Więc tutaj będziemy walczyć pewnie z nieumarłymi. Także żegnam się z wami. Seria jeszcze potrwa parę odcinków. Mam nadzieję, że się nie denerwujecie. No ale trzeba tą grę skończyć. Serdeczna piona, cześć.